obudzili swoje, każdy się uśmiechał, wiadomo, pam, 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 pam. Radio Koncinta. No, może coś tamtego, no, nowoczesność, bo to nowe, nowe szaty cesarza, prawda? Tak, jako mówię, tam była bardziej siermierna, toporna, natomiast oni wydają się, że właśnie poradzi psychologii, socjologii, no, jest podobnie jak marketingu, oni po prostu stosują marketing handlowy. No, przecież wiadomo, że nawet bardzo zły, niedobry produkt, czy fałszywy, można ludziom zmawiać w sposób dobrego marketingu. Marketing jest jak maszyna, która może truciznę ludziom wepchnąć, prawda? I podobnie jest z marketingiem weselizmu. To jest wobec stosowane metody psychologiczne, socjologiczne, medialne, manipulowania ludźmi. I oni to stosują, dlatego są też bardziej skuteczni. Ale dlatego, że tamta propaganda komunistyczna była taka doporna, to prawie wszyscy wiedzieli, że to jest bez sensu, że to jest kłamstwo. Ta jest bardziej wyrafinowana, dlatego no, ludzie może bardziej rozsądni to łatwiej dostrzegają, a inne trzeba pomóc, gdy dostrzegną. Jak się jest kłamstwo, wielka manipulacja. Jak to wygląda? Księże profesorze, będziemy się spotykać jeszcze, mówię, w listopadzie na pewno. Odnowimy spotkanie. No niestety, no właściwie to ktoś powiedział, mówimy to samo, no ale tak, no to też polega na nasze życie, powtarzam. Nowe rzeczy, w nowych aspektach. Ale są nowe aspekty. Ale... Bo ja ciągle odkrywam kolejne absurdy, to rzeczy, które obniżają, które wiatr jak absurdaza, jest ta teoria, także wtedy nie ciągle odkrywam nowe rzeczy do powiedzenia, żebyśmy jeszcze lepiej rozumieli, z jakim absurdem jest artykuł procedowany tutaj do czynienia. Oczywiście. Które trzeba bronić z dzieci, całe społeczeństwo. Ksiądz bezłotarz okazis. Obiecuję nowe cytaty. Są nowe cytaty, książki i tak dalej. Ale o tym już w listopadzie. Będzie w listopadzie. A gdzie spotkanie najbliższe? Ksiądz profesor ma teraz? Możemy ogłosić jeszcze gdzieś? Na razie nie, nawet że nie planuję teraz jednak bardziej planuję więcej pisać. Tak, podczas wyciszenia wszystkich świętych i tak dalej. Tak, oczywiście tak, i pisania. Ksiądz profesor Dariusz Oko, Uniwersytet Świętego Jana Pawła II w Krakowie i nie tylko. Dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy jeszcze pod pozdrawiam wszystkich ludzi mądrych, rozsądnych, którzy potrafią przejrzeć gender podobnie jak przejrzeć nikomu. Tak. I uważajmy te inicjatywy, a więc piątki, chłopcy, dzień spódniczki i tak dalej. Nie wiem, czy inne, jakieś tam, ktoś jeszcze mówi, dzień Kaleson, albo jakieś tam jeszcze, ale to wszystko jest po to, żeby wprowadzać błąd, niestety, młode pokolenie Polaków i nie tylko. La 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 la